Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek dotyczący prowadzenia kanału na YouTube i monetyzacji tego kanału, czyli zarabiania za pośrednictwem YouTube'a. Dzisiaj powiem o takiej sprawie, kto, z którą zmaga się wielu naszych kolegów, koleżanek, osób, które zaczynają na przykład edukacyjny kanał na YouTubie, a zarazem myślą o tym, żeby tworzyć treści online i żeby sprzedawać na swoich produktach online. Otóż, e, człowiek ma w sobie, czy większość osób, wiele osób ma w sobie, e, takie przeświadczenie, że nie jest dość dobrym, dość dobrą, do tego, żeby dzielić się wiedzą, doświadczeniami i żeby na tym jeszcze zarabiać. Wiele osób ma w sobie taki brak pewności siebie, i słuchaj, i też tracimy przez to my wszyscy jako społeczeństwo polskie. Tracimy myślę bardzo wiele, dlatego że ludzie nie są skłonni do, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, wiedzą, a jednocześnie właśnie jest na tyle dużo hejtu, że ludzie obawiają się tego hejtu i obawiają się tego, że ten kanał będzie czy te treści będą objechane, a oni nie mają aż tak wysokiego poziomu eksperckiego, żeby sprzedawać swoje treści. I teraz muszę ci powiedzieć, że jest kilka, że to są pewne mity. I są, jest kilka też takich prawd, które obalają te mity. Oczywiście, na każdym etapie możemy powiedzieć, że człowiek nie jest dość dobry, żeby zarabiać na, że, że nie jest na poziomie eksperckim, a jednocześnie chce zarabiać, czy, czy ma takie dążenie do tego, żeby swoje produkty online tworzyć. Ale zwróć uwagę na pewne sprawy. Jeżeli na przykład mamy. Wychowanie rodziców, tak? Nie każdy rodzic nadaje się do tego, jednocześnie mamy bardzo dobrych rodziców, którzy z czasem wyrabiają się w tej roli i na początku jest im bardzo ciężko, jest im pod górę, ale później naprawdę wychowują w sposób rewelacyjny swoje dzieci, w sposób otwarty. Dzieci są uśmiechnięte, rozwinięte, samodzielne, nie są zagłaskane tak jak kiedyś my przez nasze babcie, nie są niańczone, tylko te dzieci faktycznie wyrastają na wspaniałych obywateli, na wspaniałych ludzi. I tego ci rodzice nie nauczyli się od razu, oni nie mieli, nie startowali z poziomu od razu eksperckiego, tylko zwróć uwagę, że to przyszło z czasem. Tak samo drugi przykład. Dziecko, które nauczy się chodzić. Jeżeli dziecko przewróci się pięć razy, to wstaje i próbuje w szósty, siódmy, dziesiąty raz przejść ten następny krok. Jeżeli człowiek dorosły przewróci się pięć razy, to mówi: Pięć, nie robię już tego szóstego kroku, bo mi wstyd, bo mi nie wychodzi. Chodzi, to w ogóle nie jest dla mnie, i to nie jest to, co chcę robić. Dlatego pamiętaj, że na początku takiej drogi, każdej nowej drogi, mamy podgórkę i to mamy bardzo mocno podgórkę. Bo nie dość, że na przykład na YouTubie musimy zgromadzić sobie cały sprzęt do nagrywania. Ja mówiłem o tym, że możemy nagrywać zwykłym telefonem komórkowym i mikrofonem krawatowym, czyli inwestycja to 50 zł, plus wykorzystać światło dzienne. Ale mimo wszystko musimy to gdzieś ustawić, musimy znaleźć sobie kąt, do tego czas, spokój, żeby nam ktoś nie przeszkadzał, czy członkowie rodziny, czy znajomi, żeby nam nie przeszkadzano. Jednocześnie czas w danym tygodniu, żeby określić to, o czym mówiliśmy też poprzednio, to jest to planowanie, to jest pewien rytuał nasz tygodniowy, tworzenia treści, i to wszystko wymaga naprawdę bardzo dużo koordynacji i wydaje się, no cóż tam prowadzenie jednego małego kanału na YouTubie, ale Wbrew pozorom to jest mega ciężkie i muszę przyznać, że to jest mega wymagające i ktoś, kto nie prowadził tego kanału, to nie wie, jak to jest zobowiązujące. I teraz słuchajcie, żeby ułatwić zadanie, my musimy przede wszystkim przejść z tego punktu, to, że z tego punktu niepewności, z tego podstrzegonego przez, na, przez nas tej niepewności do punktu pewności, czyli ja chcę dać wartość, ja chcę podzielić się informacjami, tak, ja chcę podzielić się tym, co w życiu przeszedłem, przeżyłem, to, co już wiem i jakie są moje doświadczenia, dlatego, że pomogę innym ludziom, skróc, skrócę im tę drogę, nie będą musieli szukać, nie wiem, amerykańskich źródeł, czy nie, nie będą musieli dochodzić sami do pewnych wartości, do pewnych prawd i do pewnych do Dlatego, jeżeli jesteś powiedzmy w swojej skali ekspertstwa, tak, od, która ma tutaj następujące wartości od 0 do 10, jeżeli jesteś na szóstce, to już jest dużo, bo jesteś w stanie pomóc tym wszystkim osobom, które są poniżej szóstki w tej skali, właśnie eksperckiej. Oczywiście tutaj nagle się zjawi grono hejterów, którzy, którzy są wyżej od Ciebie i stwierdzono no dobra, tutaj dałeś ciała, tutaj dałaś ciała, to jest coś nie tak, ale to jest zawsze. Słuchaj, nawet najlepsze tęgie umysły mylą się. I zawsze to a te próby podważenia autorytetu występują. Dlatego ja uważam, że żeby zacząć, trzeba przede wszystkim trochę silnej woli i nigdy nie i nie, i nie zaczynasz z pozycji doskonałej. Zaczynasz z tej pozycji powiedzmy 6 w skali od 0 do 10. A w pewnym momencie przejdziesz na 7, może 7,5 i zobacz, jak wielu osobom jesteś w stanie pomóc. Jesteś w stanie pomóc wszystkim from zero aż powiedzmy do tych 6 punktów w skali eksperckiej. Poza tym dzielenie się informacjami, nawet takimi, które dla Ciebie wydają się oczywiste, dla innych ludzi z te informacje są bardzo cenne. Na przykład, jak coś zrobić szybciej, jak dojść do czegoś, jak się czegoś nauczyć, jak wykorzystać dane narzędzia szybciej, łatwiej. Takie doświadczenia w dzisiejszych czasach są bezcenne i wydaje się, że już kanały youtube są na każdy temat, ale nieprawda. Ciągle brakuje kanałów YouTubeowych, dobrych kanałów, gdzie ludzie z pasją, z sercem podchodzą, dzielą się doświadczeniem. Dużo łatwiej robi się vlogi, czy robi się tak zwaną beczkę na kanałach, ale dużo trudniej dzieli się właśnie swoimi doświadczeniami. Głównie z tych względów, o których mówiłem. Dlatego dla dzisiaj chciałbym Cię zmotywować w ten sposób. Zastanów się nad trzema pierwszymi odcinkami, może nawet czterema. Spij sobie w punktach, co możesz w nich zawrzeć. To mogą być doświadczenia, trochę teorii, może jakiś żart w każdym odcinku coś, co będzie stanowiło taką. Pewną osnowę każdego Twojego odcinka. Może jakieś ciekawe zakończenie, może jakiś żart na początku, może jakieś ciekawsze pożegnanie, może jakiś ciekawy gadżet, z którym będzie się kojarzył Twój program, na przykład nie wiem, kawa, albo jakieś ubranie, albo jakieś perełki. Cokolwiek. Coś, co pozwoli Ci też na zakotwiczenie tej uwagi widzów i ich e, takiej, takiej tygodniowej też tego tygodniowego rytuału oglądania Twojego kanału. No i pamiętaj o wartościach, żeby dawać. Ludziom wartości, czyli musisz się utożsamiać z ich potrzebami, wychodzić naprzeciw im, potrze, ich potrzebom, czyli reagować na pytania i tworzyć też treści na bazie tych pytań, które są. O tym mówiliśmy wcześniej. Nikt nie jest alfą i omegą. Podsumowując, mogę powiedzieć tyle. E, za każdym razem, jak będziesz tworzyć następny epizod, będzie lepiej. Pierwszy sezon jest najtrudniejszy, początki są najgorsze, ale później z czasem tak się rozkręcisz i będziesz mieć taką. E, taki rytuał właśnie i taki rozpęd, że na przykład stworzysz sobie i nagrasz odcinki na następny miesiąc, a później stwierdzisz, ok, chcę zrobić coś jeszcze lepiej, prawda, kupisz sobie może lepszy obiektyw albo lepszy mikrofon, albo kupisz sobie książkę, o której możesz opowiedzieć na antenie, albo obejrzysz jakiś fajny film, który też możesz streścić, albo przynajmniej wybrać jakąś część z tego filmu, o której chcesz opowiedzieć, albo jakieś wydarzenie z twojego życia też możesz opisać wkrótce. W krótkich żołnierskich słowach, i szereg jest pomysłów na prowadzenie kanału. Jest naprawdę tego dużo. Ja mogę powiedzieć, że tylko kreatywność nas e, ogranicza. Ale my powinniśmy mieć w sobie taką, takie przeświadczenie, że na tyle dużą mamy wartość w sobie, że jesteśmy w stanie pomóc wielu osobom i dać im dużą wartość. I teraz możesz postrzegać się na przykład z perspektywy miejsca, w którym żyjesz, prawda? Że tu jest tak dużo na przykład nie wiem, ludzi, dostępu do informacji, do wiadomości, ale weź pod uwagę, że są ludzie, którzy mieszkają daleko od siebie. Są ludzie, którzy mogą mieszkać w daleki, nawet w dalekich e, lokalizacjach, ale są otoczeni zupełnie sobie ludźmi i oni potrzebują takiego kontaktu, więc będziesz ich wirtualnym mentorem, będziesz ich wirtualnym towarzyszem, więc pamiętaj, że nie każdy świat wygląda, że świat nie wygląda tak jak twój świat, świat twoich widzów, odbiorców i pamiętaj o tym, że mogą żyć też w takich miejscach, gdzie jest im bardzo trudno uzyskać dostęp do wiadomości, do doświadczeń, do kontaktu z podobnymi sobie ludźmi, dlatego twój kanał jest też takim pomostem, jest Taką, jest takim tunelem do, do ludzi podobnych właśnie Tobie. I to jest też fantastyczne, że z czasem zbudujesz taką społeczność. Jeżeli zobaczysz, że, jeżeli zorientujesz się, że ilość widzów już jest, już jest systematycznie większa, możesz też grupę na Facebooku stworzyć, gdzie ten kontakt jest codzienny i bezpośredni. Ale pamiętaj, że to kanał na YouTube przynosi Ci cały czas nowych widzów, przynosi Ci duży ruch na kanale i przede wszystkim rozwija Ciebie. Jeżeli myślisz o tym, żeby wprowadzić z czasem produkty online, albo je już masz, uważam, że kanał YouTube jest jedną z najlepszych form promowania Twoich usług, produktów właśnie w e, sieci, w internecie, dlatego że jest jednym z najlepszych wyszukiwarek czy narzędzi do wyszukiwania treści. Trzymam za Ciebie kciuki, dziękuję serdecznie. Bardzo Cię proszę, napisz w komentarzu pod tym filmem, i czy rezonuje do Ciebie ta forma, i, i czy ten odcinek faktycznie trafia. Jestem bardzo ciekawy. Jakie treści mógłbym stworzyć dla Ciebie w przyszłości? Dzięki za uwagę i widzimy się już niedługo, za tydzień. Trzymaj się. Cześć!